a szukać przeznaczenia. To jestem właśnie ja. No, co za bullshit. Nie, no błagam cię, no Lara, żeż cholero jedna zrąbana. O matko. Czy ta kamera może przestać mnie denerwować? Ostatnio mi się Escape with the Iris zbugowało tak, że przechodziłam przez drzwi, nawet jeśli były zamknięte, ale luz nie przeszkodziło w przejściu, więc jak ktoś chce cheatować, to fajnie. O nie. No, gorzej właśnie jak jak bugi uniemożliwiają rozgrywkę, to wtedy jest do dupy strasznie w piątce. To jest trochę frustrujące. Ale tak, to ci się fajnie zbugowało. Nie, mam nadzieję, że te klucze będą tu pasować, a nie, że muszę się wracać do jakiejś innej lokacji. Oho. To wygląda jak pułapka. Wiedziałam. Masakra. Całe Uzi poszło na to prawie. Oh my godness. Cześć Szymek. Co tam słychać w piąteczek? Aż mi położyli się na tym kluczu i go nie widać, nie? Mam goldki i rastiki. Jeszcze tego rastiki w ogóle nie użyłam. Dobra, czy jest tu coś jeszcze oprócz Yeti? Na pewno dźwignia. Może kilka dźwigni. Boże, prawie wpadłam w dziurę. Mogliby jakieś znajdźki dać, a tu pewnie dali jakąś kulę, która mnie zamorduje, tyle z tego będzie. Trzy dźwignie! Jeszcze te dziury po całym pokoju. No. Nie, tu się klapa otworzyła. Mogę wrócić. Chyba. Już muszę wskoczyć tam. Ło, dobra. Okej. Zaraz pytanie, czy zrobiłam tu wszystko i mogę wrócić do głównej lokacji? Bo wydaje mi się, że więcej dziurek na klucz tu nie widziałam.
Jak coś, to możecie mi powiedzieć, bo nie chce mi się już myśleć nad tym i szukać, czy tutaj ewentualnie coś pominęłam, czy nie. Możecie mi powiedzieć. Czy ja jestem w stanie jakoś wrócić tam normalnie? Właśnie nie wiem, gdzie jest takie miejsce, ale jest coś, że są trzy dźwignie i cię zabijają kolcami, a jedna ma ten pomarańczowy znaczek, tylko nie pamiętam, gdzie to było. A to sekretu. Aha. Nie. Znaczy, a czekaj, a nie byłam tam ostatnia osoba? To było na samym, na dachu takim. Ja to kliknęłam. Tą jedną dźwignię, która mnie nie zabijała kolcami. Chyba. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Mogłam jeszcze salto zrobić. Jest jeszcze drugie takie miejsce. Aha. No to nie wiem za bardzo. Na ten środek chyba się nie da wyjść. Czy się da wyjść? Nie wiem, czy to nie jest jako jedyne miejsce, gdzie mogę wyjść. Też mi się wydawało, że ja na ten środek doskakiwałam. Oh my God. Myślę, że ja stąd to ja tam nie doskoczę. A, świetnie to zrobiłam. Tu się nie da. Widzę w ogóle jakieś dziwne wyjście. Gorzej, bo teraz nie mam pojęcia, jak mam wrócić. Może tu? O, tu jest jakieś wyjście. Aha, i to jest to. Mogłam nie tracić życia, tylko tędy wyjść po prostu. O, Boziu. Pytanie, czy ja jestem w stanie tam stanąć normalnie. No co za lipa? Ja chcę tam. No ja chyba z tego środka muszę tam jakoś poskoczyć, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tu się dało. Nie wejdzie, nie? Mi się wydawało, że ja tu stawałam. O, właśnie. No! Kobito!
No, nie wiem, czy ona tam stanie. A nie, dobra, udało się. Boże drogi, wyjście. Cześć, Black Malkin. Witam, witam. Muszę zobaczyć, ile tych flar mam, bo ja tak zużywam, zużywam. No, 54. Muszę trochę ostrożniej. Dobra, właśnie, kurczę, bo jak podglądałam sobie na YouTubie, co mam zrobić w tamtej lokacji, to przy okazji zauważyłam, że koleś, który się dostawał do tej lokacji, przesuwał sobie ten bloczek trochę bardziej w tę stronę, więc wydaje mi się, że tam na górę można się dostać tym bloczkiem jakoś. Teraz zaraz zobaczę, bo nie wiem, czy on sobie po prostu przesuwał, bo mu tak było wygodnie, czy faktycznie mu to do czegoś było potrzebne. Samą porę nadrobiłam oglądanie na YouTubie. O! No proszę. Miło mi bardzo. Mi się wydaje, że mogę tam wejść. Nie wiem po co, ale... Nie wiem, może jednak bardziej trzeba przesunąć ten blok. Znaczy ja tam byłam? Tam gdzie się tak świeci? Może tam trzeba? Ale w innym celu, okej. Tylko za dużo też proszę nie podpowiadać. A no, nie było mnie tu. Za dużo proszę nie podpowiadać, chyba że o to poproszę. Oho, wiedziałam. Kurde no. Ja już nie mam amunicji tyle. Jeszcze nie trafiłam. Czekajcie, jeszcze to loaduję. Nie wiem nic. Dobra, wezmę ten granatnik. O, dobra, dwóch udało się, dobra, zaoszczędziłam dwa granaty, zawsze coś. Jesus, ale z życiem to też mamy trochę krucho. Dobra, ile już ja tych kluczy zdobyłam, to jest masakra. Dwa złote klucze i jeszcze jeden rusty mam. Matko, dokąd to prowadzi? Tam są jakieś dziury. Ojej. Cześć Mnichu z powrotem. Ostatnio czytałem sobie nowo kupioną mangę Boys Love. Ojej, czekaj. Zanim poznałem mojego męża. Ogólnie manga jest autobiografią. Głównym bohaterem jest sam autor tej mangi, w którym okazał historię, z jakimi problemami musiał się zmagać, gdy odkrywał, że jest gejem i tak jak często przeżywał nieodwzajemnione miłości przez mężczyzn lub też jak musiał mierzyć się z trudnymi sytuacjami w otoczeniu rodziny, jak i znajomych. Ogólnie manga bardzo mi się spodobała. Brzmi strasznie fajnie. Cześć, Ciro Janusz. Jak bogaty arsenał. No nie wiem. Ja zawsze... Ja zawsze miałam więcej amunicji w bronie. Tu w tej bramce z Yeti. Aha, okej, dobra. To będę zaraz ogarniać.
Jadłam sobie zupę i mi się gorąco zrobiło. No, od zupki to tak. A, dobra. No, to zaraz zobaczę, tylko... Aha, bo i tak tu nie wyjdę w sumie. I tak tędy bym nie weszła, bo się wszystko zamknęło za mną. Na pewno tędy trzeba zejść na dół gdzieś. Aha, jak na kasną sabatu. Okej. Okay. Widzę jakąś dziurkę. O, tu jest ten znaczek dziwny. I tu są trzy dźwignie. To mówisz, że jedna jest z kolcami, a jedna nie. Przypuszczam, że ta będzie dobra. Dobra, chyba się udało. I to mówisz, że to jest do sekretu? Jak ja nawet bym stąd nie wyszła przecież. To jest w ogóle jakiś bullshit. O, amunicja. Jak miło. Miło, że mi dali. Troszkę chociaż. Tu nie ma, tu nie ma. Jestem ciekawa, bo na ten tamten daszek też chyba można będzie wejść. Z tego bloczku. To ma jakiekolwiek znaczenie, może tam są jakieś znajdźki. Aha, ja tego nie posunę. Tu jest krzywo. To lipa. No, nie da się. Ja im kisiel, bo znowu głos tracę. Nie, jedna. Ale smacznego kiślu. Już mam kisiel, tylko niezrobiony. Ale pracownik dzisiaj chciał jakąś galaretkę robić jeszcze. Tak, chcę sekret. Da się, sam to robiłem, ale nie ma sensu. Aha, okej. Okej, chcę sekret. Proszę mnie mówić. Ja nie wiem, bo ja pociągnęłam tylko dwie dźwignie. Chyba. Te takie specjalne. Bo tam jest na złote klucze. Ale ja tego rastiki w ogóle jeszcze nie użyłam. To też mnie intryguje. Dostać na górę, gdzie te dźwignie. To jest jaskinia taka lodowa z tyłu lokacji. Okej, czyli muszę jakby wrócić na samą górę, tak? Tylko nie wiem, czy ja na pewno mam wszystkie dźwignie. W lokacji to było tu. Gdzie tu się wchodziło na górę? Już nie pamiętam. Tędy? Wczoraj jak wysiadałam z autobusu, to prawie sobie stopę skręciłam. O nie. Biedna. Współczuję bardzo. Mam nadzieję, że szybko będzie lepiej. Ogólnie, jak wczoraj byliśmy w kinie z pracą, to jeszcze zmarzliśmy w tym kinie, jak nie wiem. Nie wiem, czy oni nie przesadzają z klimatyzacją. Ale Precel prawie nie mógł chodzić, nie? Bo tak zdrętwiały nogę. I się dłuży. No. Myślę, że dzisiaj miałam zajęcia tylko przez godzinę z jednym dzieckiem. Resztę dnia spędziłam na dokumentacji, unikając rozmów z ludźmi, żeby się nie pogorszyło. O, to dobrze. Że chociaż tyle. No i tam też musiałam robić przerwy, bo ja tak strasznie wyłem. Żadna manga z gatunku Voice Love tak nie wylewała ze mnie tylu łez jak ta. O, że dlatego, że doskonale zrozumiem, z czym musiał mierzyć się główny bohater, autor. O, też tak mam w sumie Sibuna, jak właśnie czytam albo oglądam jakieś rzeczy, które
z którymi się tak właśnie tożsamiam, nie? No bo to działa tak podświadomie od razu na twoje własne doświadczenia. Dobrze, no to zrozumiałe. Zapisywałam, nie zapisywałam, nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem. W ogóle jedziemy drugi raz tą samą drogą, ale ja nawet nie pamiętam tej drogi za bardzo. Kostka mnie bolała, nie. Musicie uważać na siebie. Źle stanowi moja stopa, się dziwnie wykręciła, ale nie była złamana ani nic. O, to dobrze, to przynajmniej tyle. W sumie to teraz się wydłuża trochę przeze mnie, bo chcę ten sekret ostatni zdobyć. Gdyby nie to, to... To pewnie byśmy już kończyli. Dobra. Prawie jesteśmy na dachu. Coś zupełnie odmiennego niż to, co się widzi w większości mangach yaoi pisane przez głównie kobiety. O! To nawet nie wiedziałam, że głównie przez kobiety, bo ja praktycznie nie czytam takich mang. Ta dziura, z której wyskoczyłaś, tu stół, nie musisz iść na dach. Aha, okej, okay, dobra. Spoko mi Bartek parę razy zrobił skrzywdę też przez ten miesiąc, nie powiem, gdzie mnie kopnął. Przypadkiem oczywiście, bo wygłupy, ale wciąż bolało. To samo miejsce mi dał plaskacza, też bolało. Pogryzł mnie, uderzył głową w szczękę, łokciem i się poważnie zaczynam zastanawiać, skąd to maltretowanie. O nie. Biedny Seba. Swoją drogą, ja też kilka razy dostałam od precla w nocy. Raz chyba z łokcia, raz z plaskacza. Ja mu też przywaliłam kilka razy, ale... Ale no, ja co się tak rozbudziłam, w ogóle nie wiem, co się dzieje, nagle dostaję w nos, nie? Wykręcił palca w drugą stronę, co się nie powinno tak wyginać, Boże drogi. Dobra, to gdzie mam stanąć? Seba. Może przestanę się kręcić w kółko, stanę se tu i... Nie chciałam iść. Jakiś ten Bartek dziki nieokiełznany, sobą uciekaj. No właśnie, a Bartek niby taki spokojny się wydaje, nie? Na prawo taką jaskinię. W sensie tam pod tym wodospadem? Nie, o to nie chodzi. Już nie chcę być w związku, nawet do spania razem można stracić zęby, nie można zachować swojej licówki. No, że tak powiem, bywa ciężko, ale to wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jawala, no. Doceniaj, że masz na kogo narzekać, no. Nie, no to są w sumie i tak dosyć sporadyczne przypadki. Raczej zazwyczaj śpimy dość spokojnie. Oprócz ewentualnych chrapnięć. Tam gdzieś mam się dostać? Ale jak ja mam się tam dostać niby? Hmm.
Nie, no tutaj nie. Jezus, nie wiem. Idziemy w tym locie? Nie. Nie. Tak jak stałaś przodem do dachu, to się ubrać za Larę i jest jaskinia na prawo. Aha. Jezus. Co zrobiłam? Wziąć kota na ręce, ale się nie dała i zasyczała. O. No, niestety, koty to samowolka jest. Aha, bo ja tu zjeżdżam. Rozumiem, że tam w tą dziurkę, tak jakby. Jezus Maria Lara, ci zaraz kopnę. Nie wiem, jak ja mam się tam dostać, niby. Może tu? Chrapania też nie znoszę. No, ja już się bardzo przyzwyczaiłam. Poza tym, precel, jak się ułoży odpowiednio, no to nie chrapie. Gorzej, jak wypije alkohol, to wtedy jest trochę przerąbane. No, wtedy chrapie mocniej. Raz kiedyś byłem sam w domu i spałem w łóżku u rodziców, to mój pies wszedł, a nie śpi, a śpi zawsze na kanapie i tak się położył, że zrzucił mnie z niego, nie? Gdzie wylądowałam? Nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle. Mój były miał problemy z chrapaniem. Spałem na kanapie, on na drugiej w jego domu i całą noc nie spałem. W ogóle aż tak mocno nienawidzę chrapania. Znaczy, no, ja też byłam nieprzyzwyczajona. Jak pierwszy raz spałam z preclem, to nie spałam całą noc. Nie umiałam zasnąć. Nie dało się. Ale wszystko wydaje mi się kwestią przyzwyczajenia. No, jakby. Im dłużej spaliśmy razem, im bardziej też on się inaczej układał, też na początku używał takich jakichś kropli do przeciwchrapania, coś tam, nie wiem, coś tam w aptece kupował. Więc jakby no z czasem to się wyrównało. I teraz jeżeli już chrapie, to jakby rozbudzi mnie w nocy, ale ja go potrząsam, on się przebudzi, ułoży się inaczej i potem możemy spać dalej. Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Boże, Seba. Nie mam pytań. Dokąd ja idę? Ja walę, co tu się dzieje? Za paranoja. Jestem na końcu mapy. O, znalazłam apteczkę. To niekoniecznie sekret jest. Tutaj coś jest, ale to... Ja nie wiem, co ja robię. To jest. To za słup. Tam są kolce jakieś? Nie. Dobrze, idziesz. Okej. Okay. Nie mogę spać z moją mamą w jednym pokoju, bo to było za głośne chrapanie. Myślałam, że na parę dni to da radę, ale nie dało rady na tyle, że próbowałam iść na materac dmuchany na dole, ale nie mogłam się łagodnie ułożyć, bo by hałasowało, a nie chciałam nikogo obudzić. W końcu musiałam wrócić do swojego pokoju. O, współczuję bardzo.
Mąż chrapał na początku, tylko jak zamieszkaliśmy razem, teraz już nie chrapie, tylko czasem podnosi nogi w kolanach i tak opadają je podnosi, to mnie wybudza. No, rozumiem. Prycer też się rzuca trochę w łóżku czasami i przy zasypianiu to jest też trochę trudne, ale, ale też się powoli przyzwyczajam, także... Także no, tragedii nie ma. Jest sekret! Ile amunicji, apteczek! No, trochę żeśmy się odbili. Dziękuję bardzo, Seba. W sumie ramiona unoszę i się budzę czasami i szuram nogami. A ja też w sumie mam tak, że czasem mi noga opadnie albo ręce i się sama przebudzam. Cześć, pan Zagadka. Bartek potrafi gadać przez sen. Wiecie, ile razy powiedział takie mega creepy rzeczy, ja się zastanawiałam nad swoim losem. No coś zaraz nie zje. Powiem wam, że ja też gadam przez sen, tylko że ja gadam głupoty jakieś podobno i czasami w ogóle gadam tak jakby w innym języku, że zostałam opętana przez szatana. Kto wie. Ja raz usnąłem na lekcji matmy, bo skończyłem test 15 minut przed końcem. Położyłem się na biurku w oczekiwaniu na koniec, ale zasnąłem i mój nauczyciel mi zatrąbił do ucha takim dzwonkiem. O Boże. Nie, umarła tam ze strachu. Szkoda, że te drzwi się nie otworzyły, tylko muszę dymać z powrotem tą samą drogą. Autorami mang z gatunku yaoi shonen ai są kobiety, co niestety... Niestety mnie wkurza, bo autorki lub fanki tego gatunku mają częstą tendencję do seksualizowania gejów, szczególnie związków między mężczyznami. No, rozumiem. W sumie to tak jak odwrotnie, w sensie mężczyźni lubią seksualizować związki kobiet. Jestem ciekawa, czy o czym ty gadasz, ty o pętańcu, niech cię Precel nagra. No właśnie, ja bym wolała nie. Ja się boję. Nie wydaje dziwne dźwięki przez sen czasami. Na przykład zasyczałam jak kot, ale też zdarzało mi się mówić jakieś pojedyncze słowa. O. O nie. Chiro Janusz, chyba za długie tworzysz. Dobra, teraz jak ja mam tu wylądować? Najchętniej to bym tam na tym dachu. Dałoby się to tak zrobić. No. O, nie. Tylko ja nie wiem, czy ja nie powinnam tam pójść. Nie no. Kurde, teraz stąd ich nie ruszę. A czemu ten koleś w ogóle tam wylazł? Dobrze. Przeklinasz często? Raczej nie, chyba. Nie wiem. Zależy, co to znaczy często. Pojechaliśmy z Bartkiem do Olsztyna. Chcieliśmy zobaczyć planetorium tam między innymi. Poszliśmy na spektakl o kosmosie, taki multimedialny, wyświetlany na połowie kopuły. Facet gadał o planetach, rozłożeniu niby ciekawe, ale Bartek się rozczarował, bo szkoda hajsu, a ja cóż, zasnąłem. To było jak płatny wykład na studiach w głównej oprawie. No nie, to szkoda. A dużo to kosztowało w ogóle? Pewnie takie wiązanki przekleństw lecą jak
Nie, myślę, że na żywo bardziej przeklinam. Jak się wkurzę na coś. No. O nie, do tego są potrzebne rastiki. O nie. Świetnie. Nie mam drugiego No. rastiki. Powiedzcie mi szczerze, czy ja muszę iść na ten dach tam? Ale no nie, bo to jest ten dach, gdzie mogłabym się z tego bloczku tam dostać. Wydaje mi się, że no Seba mówił, że bez sensu tam iść. Teraz pytanie, gdzie miałam użyć Golden Key? O, matko. Może gdzieś tutaj. Dobra, tutaj jest jakaś dziurka. Ta gra jest męcząca. Podziwiam, że ci się chce. No. Liczę na to, że kolejny poziom będzie ciekawszy. Ale już trochę mam dosyć Sabatu i jego pomysłów. To tu pewnie będzie drugi raz Tiki. Tylko mam nadzieję, że faktycznie jakoś niedługo go zdobędę, a nie, że jeszcze milion rzeczy do przechodzenia. O Jezu, tam jest jakaś woda. Aha. Nie, to nie była woda. Nie, jest woda, tylko tak dziwnie. Nic tu nie widać. Można wrócić. Kiepałe te pomysły, bo w większości mniejszość jest skuteczna dla mnie. Jezu, mam nadzieję, że to nie jest czasówka jakaś. No, trochę tak wygląda. Dobra, nie wiem, czy to była czasówka. Ja chcę już ten klucz. Dajcie mi ten klucz. O Jezu, to wygląda jak pułapka. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Już myślałam, że będą lecieć bez końca. Nie jestem fanem Sabatu TR2, za dużo odchodzi od oryginału, a poziomy są sztucznie wydłużone. Dwa klucze do zdobycia, żeby zdobyć jeden, gdzie kluczy potrzebujesz dwa, ale każdy z nich jest zamknięty na dwa oddzielne, więc musisz zdobyć na dwa oddzielne, więc musisz w sumie sześć kluczy. Po włożeniu właściwych i tak nie kończysz poziomu, bo. No właśnie, kiepało trochę. Akurat ten poziom zachęcił do dalszej gry po tym, jak pierwsze dwa tybetańskie raczej mnie znudziły. Rozumiem. No mnie ten akurat nudzi i wkurza. 10 na 10. O, rozciąganko. Rozciąganko. Ale mnie ręce bolą, Boże. Nawet nie wiedziałam, że mnie tak ręce bolą. Nie wiem od czego.
A wiem od czego, od wieszania prania on dzisiaj chyba. Jakoś tak, nie wiem. Niewidzialne kulki. No, było chyba ostatnio już takie niewidzialne kulki. One są takie przyprószone lekko, jakby śniegiem. Nie mam niestety. Boję się tego zużywać trochę, ale. Ja nie mogę. O, tu jest ten gong taki. Może zejdę tędy. Cześć, Chris. No, trochę tak. Teraz podobno, że wiele z nich po połączeniu dwóch poziomów z oryginału. No niby tak, ale wydaje mi się, że w oryginale ogólnie te poziomy raczej były krótkawe, bo to. Bo oryginały no tak były pobudowane. No trójka miała strasznie długie poziomy, ale jakby dwójka raczej nie miała aż tak długich, nie?